Gdyby politycy wywiązywali się ze swoich obowiązków, gdyby de facto rządzili i robili swoją robotę, to nie byłoby całej tej historii. Trzeba tam być, trzeba tego doświadczyć, trzeba to poczuć, trzeba się pobać, trzeba zmarznąć, zmoknąć, trzeba czuć, myśleć o rodzinie, myśleć o ostateczności, żeby zrozumieć, co się dzieje w głowach tych często młodych chłopców. Ci żandarmi. Ci prokuratorzy, ci wszyscy ludzie. Politycy. Tak, politycy. No powinno ich się wstawać na ten pasek, żeby oni w ogóle zaczęli rozumieć, o czym my tutaj mówimy. To są Fronty Wojny. Podcast tworzony przez Marcina Wyrwała. Witamy Państwa w dziewiątym odcinku naszego podcastu Fronty Wojny, Edyta Żemła. Marcin Wyrwał. Podcast o wojsku o wojnie, ostatnio głównie o wojsku i to o wojsku polskim, o naszym bezpieczeństwie. No i cóż Edyto, to po czym dziś przejdziemy się naszym frontowym czołgiem. Po raz kolejny, po raz kolejny będziemy mówić o naszym tekście sprzed ponad tygodnia już o... Żołnierzach, którzy zostali zatrzymani, zakłóci w kajdanki. Są nowe, świeże informacje w tej sprawie. Także takie, do których dostępu nie ma nikt inny, bo my czerpiemy bezpośrednio od żołnierzy, którzy tam są, których koledze zaczęli byli zatrzymani, których kolega zginął również. To jest dokładnie ta sama brygada. Zaczniemy dzisiaj od artykułu Gazety Wyborczej, która ustaliła, że w tamtym konkretnym przypadku na granicy nie było bezpośredniego zagrożenia, proszę Państwa. My opowiemy Państwu dlaczego i jak nie było tego bezpośredniego zagrożenia, a także na świeżo właśnie żołnierze z pierwszej warszawskiej brygady pancernej odnieśli się też do tego artykułu wyborczej. Będziemy ich bardzo mocno cytować. Następna kwestia to politycy. Politycy bardzo mocno. No, komentują, kto gdzie siedzi, tak mu komentarz wypada. Troszeczkę o tym powiemy, a nawet nie troszeczkę. E, kolejna sprawa to jest kwestia pewnej, nie wiem jak to nazwać chyba schizofrenii, ponieważ e, podczas gdy politycy obecnie rządzącej partii bardzo mocno psioczą na nas, to jednocześnie wprowadzają rewolucyjne zmiany w związku z tym samym, właśnie artykułem o zatrzymanych żołnierzach. Więc no, tutaj upraszamy o, jak, o jakąś decyzję, tak? albo nas krytykujecie, albo wprowadzacie zmiany. Porozmawiamy o warunkach, w jakich funkcjonują żołnierze na granicy, i na samym końcu, Edyta, może się zdziwisz, ale znowu, jeszcze raz, wraca sprawa nie wiem, czy Państwo pamiętacie, Zaginiony karabinek żołnierzy wojsko obrony terytorialnej, karabin, przepraszam, karabin wyborowy, są również nowe informacje w tej sprawie. Zaczynamy! Edyto, artykuł Wyborczej. Tak, pojawił się dzisiaj rano i chyba taką intencją tego artykułu było wstrząśnięcie opinią publiczną, która jakby była zaszokowana informacjami z naszego tekstu, że żołnierze, którzy bronią granicy zostali zakłóci w kajdanki i usłyszeli zarzuty. Tymczasem Wyborcza pisze, że sugeruje, może nie pisze tego wprost, że no to się stało trochę nie, no pisze. Tam jest napisane, nie doszło do bezpośredniego kontaktu żołnierzy z osobami próbującymi sforsować zaporę, ustaliła gazeta wyborcza i dalej czytamy patrolujące żołnierze stwierdzili, że w dwóch miejscach jednocześnie dochodzi do rozgięcia prętów zapory przy pomocy lewarków, a przed powstałym w ten sposób, przed powstałymi w ten sposób otworami gromadzą się grupy gotowe do przejścia. Jak nam MON jeszcze mm, dodatkowo informację do tego dołożył, Ministerstwo Obrony Narodowej, te osoby były uzbrojone w niebezpieczne przedmioty. A więc mamy jasność, nie było bezpośredniego zagrożenia, ponieważ Ci ludzie dopiero rozginali płot i dopiero mieli z tymi prętami ruszyć na tych żołnierzy, jeszcze nie ruszyli. E, żołnierze mieliby. Pewność co do ich intencji. Tak, umówmy się. Wszyscy wiedzą, że jeżeli grupa kilkudziesięciu mężczyzn w młodym wieku próbuje się przedostać przez granicę. Z niebezpiecznymi narzędziami. To zrobią to za wszelką cenę i wszystkimi możliwymi metodami, do których są szkoleni przez białoruskie służby i wiedzą, jak to robić, mają swoją taktykę działania mają swoje, mają narzędzia do tego i nasi wojskowie, którzy są na granicy, nasi żołnierze wiedzą, że ci ludzie nie cofną się przed niczym. Ale... Jeżeli trzeba będzie zranić, to zranią. Jeżeli trzeba będzie zabić, to zabiją. Ale Edyta, ty zawsze za zakładasz najgorsze. A może oni po prostu chcieli rozgiąć to, przyjść z tymi niebezpiecznymi na narzędziami, nie wiem, po prostu pogadać, popatrzeć. popatrzeć. sobie przez szerszą dziurę, tak? tak? W płocie. Tak, tak. No może, może. Ja myślę, Myślę, że... Um... Jest w, w tej chwili paru, parę osób w kraju, na przykład prokurator wojskowy, na przykład politycy, którzy um, mówią, że napisaliśmy kłamliwy tekst. O, e, zaraz do nich przejdziemy, zaraz będziemy ich Ale Jest parę osób w kraju, która prawdopodobnie zakłada, że ci uchodźcy rzeczywiście nie mieli złych intencji rozszerzając y, 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 przęsła tego płotu. Y to jest chyba moment, kiedy możemy Państwu tak krótko opowiedzieć o trzech poziomach takiego bezpośredniego zagrożenia wojennego. Chodzi o to, że mamy takie oto trzy poziomy tego trzeciego, najniższego... My oboje doświadczyliśmy, będąc w różnych sytuacjach frontowych. Ten trzeci najniższy stopień to jest zagrożenie takie odległe. To polega na tym, że siedzimy na przykład w okopach, a gdzieś obok wybuchają pociski artyleryjskie. Proszę mi wierzyć, że jak mówimy, jak używamy zwrotu Piekło Wojny, to na tym trzecim poziomie on już się zaczyna. Człowiek tam siedzi i czuje dosłownie zwierzęcy strach. Patrzy na innych żołnierzy, znaczy ja jestem dziennikarzem, patrzę na tych żołnierzy, że oni patrzą na mnie, wszyscy widzimy u siebie rozszerzone, jak monety, e, oczy, i e, nie jesteśmy w stanie myśleć naprawdę o niczym innym, tylko o tym, czy kolejny pościsk wpadnie akurat do tego okopu i zrobi, jak to żołnierze w swoim żargonie mówią, pomidora. To pozostawiam Państwu do własnej interpretacji, co to znaczy, czy nie. I to jest dopiero poziom trzeci. Drugi poziom to jest ten, w którym znaleźli się ci żołnierze na granicy, to znaczy e, moment, kiedy już jesteśmy blisko bezpośredniego zagrożenia, ale ono jeszcze nie nastąpiło, bądź dopiero lewarkiem rozchylają te pręty. To no jeszcze zostawi na chwilę. Trzeci, po, pierwszy poziom, ten najwyższy, kiedy już jest to bezpośrednie zagrożenie żołnierze opowiadają i Edyta, i ja słyszeliśmy to wielokrotnie że ludzie wtedy krzyczą, płaczą, jest całkowity chaos. Także w tym całym chaosie zdarza się, że strzelają do siebie nawzajem. Ludzie, przepraszam, może to będzie dosyć brutalne, ale y, wypróżniają się w trakcie walki, bo nie są w stanie zapanować nad swoimi e, funkcjami fizjologicznymi. To jest ten. Emocji. Wydaje mi się, że panowie prokuratorzy, którzy zatrzymali tych żołnierzy, żandarmi, którzy zakupowali ich w kajdanki... Nie doświadczyli żadnego z tych trzech poziomów, o których mówisz, dokładnie tak. E, ja mm, byłam w konwoju w Afganistanie, który został ostrzelany, musieliśmy... Polscy żołnierze odpowiedzieli ogniem, nie widzieli przy, przeciwnika, lokalizowali kierunek, z którego od był, oddawane były strzały. Wycofowaliśmy się, a wycofując, wrócił inny patrol. I widziałam kilku naszych żołnierzy. Rannych, jeden na noszach, było też rannych kilku Amerykanów. Jakby y, trzeba tam być, trzeba tego doświadczyć, trzeba to poczuć, trzeba się pobać, trzeba zmarznąć, zmoknąć, trzeba y, czuć, myśleć o rodzinie, myśleć o ostateczności, żeby zrozumieć, co się dzieje w y, głowach tych y, często młodych chłopców. Mój doświadczony y, żołnierz, znajomy oficer, y, dowódca powiedział, że y, najtwardsi Twardziele, komandosi wymi wymiękają, jeżeli stają oko w oko z uzbrojonym wrogiem, więc. A tutaj na granicy mamy niestety niedoszkolonych, młodych, niedoświadczonych żołnierzy. Tak, żołnierz, który zginął, był ledwie po dwóch, trzech miesiącach dziecko służby. Dziecko prawie dziecko, to jak się patrzy na te zdjęcia, to naprawdę płakać się chce. Taki, ja mam wrażenie ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś populistycznie, chociaż nie, to nie zabrzmi populistycznie, ale uważam, że ci żandarmi, Ci prokuratorzy, ci wszyscy ludzie. Politycy, tak, politycy no powinno ich się wstawać na ten pasek, żeby oni w ogóle zaczęli rozumieć, o czym my tutaj mówimy. Bo wiesz, my dochodzimy do jakiejś absurdalnej sytuacji, w której dziennikarz był już w tym wszystkim, dziennikarz nie żołnierz, tak, a prokurator wojskowy, który siedzi w tym wszystkim, który jest oskarża. pracownikiem oskarża, który mm -hmm. jest pracownikiem wojska, tak, nie ma najzieleńszego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi? Patrzy na literę prawa, wyjmuje z tego równania emocje i wszystko mu się zgadza. Tak, no, żołnierze, nie, nie było zagrożenia bezpośredniego, w związku z tym żołnierze zadziałali zbyt pochopnie. Jeszcze tam gazeta wyborcza, dziennikarz gazety wyborczej w Wojciech Ojciec Czuchnowski. W... Czuchnowski napisał, y, cy, zacytował swego rozmówcę, który twierdzi... Mogę zacytować, jeżeli Poproszę, coś. tak, bo to jest kluczowe zdanie. Żołnierze biegli z dwóch stron, zatrzymywali się co kilkanaście metrów i oddawali strzały w ziemię. Żołnierze nie odpierali jednak bezpośredniego ataku na siebie, a w dodatku stworzyli wzajemne zagrożenie, bo po prostu, jak podkreślił jeden z rozmówców, mogli się pozabijać. Tak, szanowni państwo, mogli się pozabijać, tak, bo to jest walka. <śmiany> Nie to jest kuriozalne to jest kuriozalne, jeżeli e, tam były, e, była nieostrożne zachowanie się z bronią, nieostro, nie, e, znaczy w jakiś sposób e, rzeczywiście te strzały były, od, bo to były strzały ostrzegawcze. Tutaj nikt nie ma wątpliwości. To Wiesz, były strzały, które edyta, miały e... na celu odstraszenie tak, tych ludzi tak. i e, jakby m, e, doprowadzenie do tego, że oni nie przechodzą przez ten płot. tak? tak. E, bronimy naszej granicy. Natomiast co tutaj jest, istotne? istotnego, no. Istotne jest to, że jak w przypadku poległego żołnierza, 21-letniego, ci ludzie nie mają doświadczenia. Jeżeli tam była nieostrożność posługiwania się bronią, to znaczy, że byli niedoszkoleni. My... O tym niedoszkoleniu informowaliśmy już w tym pierwszym, już w tym pierwszym artykule: stres. Stres, niedoszkolenie. Brak doświadczenia jakiegokolwiek, pierwsze misje, rozłąka z rodziną no cały ten, całe to otoczenie, cały ten entourage ma istotne znaczenie dla całej tej sprawy. Dlaczego w tej chwili analizuje się to, wszy, to w jaki sposób żołnierze użyli broni bez kontekstu? Tak, jakbyśmy my pisali tekst bez kontekstu. Czasem przekazujemy suche informacje, ale ten kontekst w tym przypadku jest jak najbardziej istotny. To, co ty rano mi powiedziałeś, Edyta, oni nie biorą pod uwagę ich emocji, emocji tych żołnierzy. Jeżeli wchodzimy, jeżeli dochodzimy do kontekstu, do emocji żołnierzy, to po przeczytaniu tego wiekopomnego artykułu z wyborczej zwróciliśmy się do żołnierzy właśnie do tych żołnierzy, nie do tych konkretnie, którzy wtedy strzelali, ale do ich bezpośrednich kolegów, którzy widzą, że ich koledzy byli zakłóci w kajdanki, że inny ich kolega już nie żyje. Tak? Zapytaliśmy się tych chłopaków, co o tym myślicie? No bo tutaj my czytamy, że przecież nie było zagrożenia, no to e, pierwsza odpowiedź żołnierz nie było zagrożenia. Ale jak wcześniej jeden z żołnierzy dostał w policzek dzidom, dwóm połamali ręce, jednemu uszkodzili czaszkę, to wszystko jest okej, okay, bo to przecież biedni cywile, którzy chcą tylko do Europy. Najlepiej byłoby postawić prokuratorów na pasek, żeby sami się przekonali, jak to jest. A no właśnie, to żołnierze no właśnie. też mieli ten ten e, sam spostrzeżenie co my. Mhm. Tak, czytać dalej? Proszę. Następna wypowiedź. Najlepszy jest tekst ten z wyborczej, że nie doszło do bezpośredniego kontaktu z nacierającymi. Kiedyś na służbie wartowniczej nie można było dopuścić do zbliżenia się osoby postronnej. Zresztą strzelanie wartownicze uczy tego samego. Wystarczy sprawdzić warunki strzelania. Przesłali mi te warunki faktycznie. Tak nas szkolą, więc tak działamy. I jeszcze jeden, już ostatni cytat od tych chłopaków. Żołnierze są delikatnie mówiąc. W... Tu pada mocno, że mocne żołnierskie słowo, bardzo zdenerwowani, bardzo zezłoszczeni. A więc jeszcze raz. Żołnierze są delikatnie mówiąc, bardzo zezłoszczeni. Za chłopaka co zginął, ale nadal boją się prokuratury i żandarmerii. Myśleli, że coś się zmieni, ruszy i czekają na dalszy rozwój sytuacji. Czy w końcu ktoś ogarnie ten Bajzel, czy nadal będzie jak było? Um To jest bardzo dobre pytanie. To jest doskonałe pytanie, bo wojsko to są stare wypadki, ale wojsko w pamięci ma to, co się wydarzyło po Nangerkerku. Tam też politycy mieli pełne ustaw, frazesów. Mówili o tym, że zmieni się to tamto, owanto, że żołnierze będą mogli strzelać, że będą lepiej wyszkoleni, wyposażeni i nic się nie zmieniło. Potrzebne były kolejne śmierci. Ci, em, żołnierskie, żeby na przykład misja w Afganistanie była lepiej wypo wyposażona do przesadnictwa. Nie jedyna Nangarkel, bo nie wszyscy nasi widzowie może kojarzą, chociaż to bardzo głośna sprawa z 2007 roku. Polscy żołnierze w Afganistanie ostrzelali góry, sądząc, że to jest stanowisko ogniowe talibów. Okazało się, że to był przysiółek przy wiosce Nangarkel i byli tam ludzie. Pociski wpadły w zabudowania, kilku cywilów zginęło, kilku zostało rannych. Po czym... Polscy żołnierze nie mieli w ogóle pojęcia, że, że tam, tam kto, cokolwiek jest, nie, nie dostali mieli, tych danych. Nie dostali tych danych, na mapie nie było zaznaczonej miejscowości, nie, rozpoznanie nie przekazało ich, tak, im takiej informacji. Po powrocie służby kierowane wtedy przez Antoniego Macierewicza uszyły... Najcięższe możliwe zarzuty, jakie można skierować przeciwko e, żołnierzom. Mianowicie... To jest ten sam Antoni Macierewicz, który teraz z takim zaangażowaniem broni żołnierzy na granicy, ponieważ to. jest w opozycji. Tak. Antoni Macierewicz i jego służby wtedy oskarżyły polskich żołnierzy o zbrodnię wojenną. Groziło im nawet do żywocie. Proces trwał 10 lat. Ci żołnierze również byli przez prokuratorów, prokur prokuratorów oskarżani. Akurat oni trafili do aresztu, byli zakłóci w kajdany, mieli jakieś Worki błane. na głowy. Worki jakieś... Przynajmniej tych chłopaków tutaj to ominęło. O, o, wielkie szczęście. Tak, co za szczęście. Co za szczęście. W każdym razie nadgar wywołał dyskusję o tym, jak powinien, powinny funkcjonować siły zbrojne. Ta dyskusja była burzliwa. Trwała długo, bo kilka lat jakieś rzeczy się pojawiały, ale w dyskusji, bo de facto nic. Ani nic się nie stało. Jak wojsko jest byle jakie, tak ono nadal jest byle jakie. My za chwilę, bo pewnie przejdziemy do tych konkretów, które zaproponował minister Kościoła. Tak, Krosiniak za chwilę to będziemy mieli. Ale ja się boję, że znowu z tych deklaracji wyjdzie guzik. A to zaraz, pęterką, zaraz do tego... Tak jak po Nangerkel. Tam też politycy dużo obiecywali, a mm, nic zupełnie się nie zmieniło. Zaraz było. do tych zapowiedzi przejdziemy, bo one są bardzo ważne, bardzo istotne. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.